co to jest ta kalkulacja ekonomiczna, to może sobie odpowiemy gdzieś tak za pół wykładu i podejdziemy do tematu od strony historii myśli ekonomicznej. Mianowicie wyjdziemy od momentu, na którym skończył się pierwszy wykład dotyczący teorii wartości. Teoria wartości związana z marginalistami. W największym szybkim skrócie wiemy, że to podstawowe osiągnięcie tak naprawdę tej teorii krańcowej marginalistycznej to odrzucenie laborystycznej teorii i wprowadzenie w jej miejsce subiektywizmu ekonomicznego. Co do tego pełna zgoda, wszyscy marginaliści w ten sposób się bawili. Jednocześnie wprowadzono zasadę decydowania na marginesie, na krańcu. Tak to o to chodzi, że nie podejmujemy decyzji agregatowo o wszystkich dobrach, tylko wybieramy konkretne dobra i konkretne jednostki dóbr. Rezygnujemy z jednej jednostki dobra na rzecz innej albo uzyskujemy dodatkową jednostkę dobra i to powoduje jakieś tam zmiany ekonomiczne. Znowu, cała pula marginalistów się zgadza. Ale potem został wykonany kolejny krok w rozwoju myśli marginalistycznej, mianowicie wprowadzono zasady maksymalizacji w oparciu o dostępne dane. I tutaj już jest pęknięcie tak naprawdę wśród marginalistów, które przez długie lata pozostawało może nie tyle niedostrzeżone, ile było po prostu ignorowane. Pęknięcie, które istniało już na samym początku, bo jak przeanalizujemy na przykład korespondencję Mengera i Valera, to zauważymy, że nie darzyli siebie specjalnym szacunkiem. I nie mam nawet na myśli korespondencji między nimi, tylko korespondencję z innymi ludźmi. Menger nie uważał, żeby Valera robił to samo, co on. A Valera z kolei nie uważał, że Menger robił to samo, co on. I faktycznie ta różnica, to pęknięcie, które się kojarzy z takim ekonomistą z lat 70. Jaffe, który napisał tekst Menger, Valera, Jevons, zdehomogenizowani, to tak naprawdę ta dehomogenizacja istniała już na samym początku, ponieważ Jevons i Valera, chociaż troszkę się różnili prezentacją, bo Valera był bardziej zmatematyzowany, to w gruncie rzeczy Jevons pisał to samo, co w dużym stopniu to samo, co wzorami opisywał Valera. I oni stworzyli podwaliny pod ten neoklasyczny paradygmat. I to zrodziło różnicę już na starcie między tym na przykład, co robił Menger i co robiła ta dwójka. Potem to się przełożyło w kolejnym pokoleniu na odmienne podejście do kwestii właśnie kalkulacji ekonomicznej, więc tych źródeł można szukać już dawno temu. Idąc jednak, jak na przykład otworzymy sobie Mengera, zasady ekonomii, tam nie znajdziemy takich rzeczy jak maksymalizacja, nie znajdziemy takich zasad równowagowych, które się pojawiają u Valera na przykład i u Jevonsa, o tym, że równoważymy pewne wielkości na krańcu, na marginesie w ramach tego podejścia marginalistycznego. I tak w tej maksymalizacji dostępnych danych mamy wybieranie przez kalkulowanie z posiadanych alternatyw. Bo kalkulowanie to jest liczenie czegoś, prawda? To jest jakieś rachowanie. Stwierdzamy, że to daje nam więcej, a to daje nam mniej niż w tej opcji. I wtedy podejmujemy wybór. Chcemy mieć przecież więcej, a nie mniej. Więcej czego, mniej czego, o tym za chwilkę. Te zasady właśnie maksymalizowania w oparciu o dostępne dane i kalkulowania z posiadanych alternatyw, one dotyczą w budowaniu modelu neoklasycznego i w kwestii konsumpcji, jak i następnie produkcji. Co wiemy o produkcji po marginalizmie, bo jest kilka takich elementów, które są obecne i na przykład właśnie w opracowaniach austriackich i w opracowaniach neoklasycznych. Wiemy, że jest coś takiego jak prawo malejących przychodów, czyli w miarę jak zwiększamy nakłady jednego czynnika, to produkcja sobie rośnie, ale rośnie coraz wolniej. Ona nawet, te przyrosty mogą nawet w pewnym momencie być ujemne. Jak mamy restaurację i kelnerzy podają posiłki albo na przykład kucharze gotują posiłki w tej restauracji, dokładamy więcej kucharzy, to możemy więcej posiłków ugotować, ale każdy kolejny kucharz w pewnym momencie coraz mniejsze przyrosty przynosi przy założeniu, że wszystkie inne czynniki są niezmienione, czyli ceteris paribus nakładamy na wszystkie pozostałe zasoby, które są wykorzystywane, tak? Czyli nie dokładamy ziemi, nie dokładamy budynku, nie dokładamy kuchenek, nie dokładamy składników potrzebnych do produkcji. No, w pewnym momencie kucharze zaczną sobie przeszkadzać i wytrącać wszystko z ręki i wręcz będą ujemne przychody. Więc mamy to malejące przychody. Następnie mamy też wymienność czynników produkcji.
To znaczy, procesy produkcji nie są idealnie specyficzne. Tak jak na przykład jakaś konkretna reakcja chemiczna, która by wymagała dokładnie dwóch molekuł jednej substancji i czterech molekuł innej substancji. Czy trzech jednostek jednej substancji, czterech jednostek innej substancji. Niektóre procesy tak wyglądają, że tylko w konkretnej, sztywno ustalonej proporcji można rzeczy wykorzystać, ale większość procesów produkcyjnych tak nie wygląda. To znaczy można zrezygnować z jakiegoś zasobu częściowo i zastąpić go, substytuować innym zasobem. Jak produkujemy na przykład spodnie, to możemy spodnie produkować przy wykorzystaniu różnych opcji siły roboczej, pracowników o różnych umiejętnościach, jak również przy wykorzystaniu rozmaitych maszyn, też nie takich samych. Są różne maszyny, są różne umiejętności pracowników, które na różne sposoby można wykorzystać i nie istnieje jedna droga do produkcji spodni. Istnieje wiele różnych opcji i mamy tą wymienność czynników. Odpuszczając jeden, możemy wstawić w to miejsce drugi. Jednocześnie na rynku istnieje możliwość optymalnego przehandlowywania między podmiotami. To znaczy podmioty, dokonując codziennie kalkulacji w cenach pieniężnych, mogą sobie wyliczać na marginesie, na krańcu, że jakieś pewne drobne zmiany spowodują takie bądź takie, a nie inne efekty w wyniku finansowym. Mogą też patrzeć, korzystając z podziału pracy na rynek, a to jest rzecz, którą jak ja zacznę robić, to muszę zużyć więcej zasobów w kategoriach pieniężnych, więc dostaję sygnał tak naprawdę, że nie bardzo jest to sensowne, żebym to robił. Jak otwieram restaurację, mogę samemu wykonać swoje stoliki, w sensie zatrudnić stolarza, kupić potrzebne materiały, no ale sobie kalkuluję, to będzie kosztować tyle, to będzie kosztować tyle, to mi wyjdzie, że jeden stolik mnie będzie kosztować 2,5 tysiąca złotych. A mogę taki stolik kupić przecież od kogoś bardzo efektywnego, który w zupełności wystarczy. Będzie trochę inny, bo nie będzie mieć tej duszy, którą ja w to włożę, ale dajmy spokój z duszą. Chcę po prostu mieć stoliki i tyle, jak najtaniej, jak najszybciej. I ta możliwość właśnie przehandlowywania prowadzi do pewnych optymalizacji, że dostaję sygnał, aha, to jest rzecz, której nie powinienem wykonywać. Mogę polegać na czymś innym, mogę wymienić jeden sposób produkowania na drugi, dokonując kalkulacji, tak, stwierdzając, że to kosztuje mnie mniej. No i pytanie, które od razu się pojawia po marginalizmie, jest następujące. Czy czynność właśnie taka handlowania, przehandlowywania, porównywania nieustannie do siebie cen jednych, drugich kosztów jest konieczna do tego, żeby wprowadzać pewne mechanizmy efektywnościowe? Czy też takie warunki wymiany można by ustalić centralnie? Czyli zamiast korzystać z tego mechanizmu rynkowego, cenowego, który jest niedoskonały, na jego miejsce wprowadzić coś innego, co pozwoli nam ten ład zastąpić może nawet czymś lepszym albo zgodnym z jakąś wydumaną koncepcją sprawiedliwości. Jedną z konsekwencji rozwoju tej myśli marginalistycznej i neoklasycyzmu jest pojęcie funkcji produkcji. Niektórzy, którzy studiowali ekonomię, pewnie już to pojęcie dobrze znają. Ja się tutaj posłużę. Jak ktoś nie widzi, o co chodzi, to proszę się nie przejmować. To nie ma znaczenia dla sedna wywodu. Ja tutaj się posłużę słynną funkcją produkcji, czyli funkcją Cobba-Douglasa. I to jest taka sobie funkcja, która ma bardzo piękny charakter, ale o niej warto wspomnieć. Znaczy ona jest w ogóle rozwinięta już w kolejnym pokoleniu tak naprawdę, pierwsza połowa XX wieku. Ale to jest piękna funkcja, bo ona ma kilka cudownych cech charakterystycznych dla stosowanej w neoklasycyzmie ekonomii matematycznej. Jedną z nich jest właśnie pokazywanie w ładny sposób ekonomii skali, malejących przychodów, pokazywanie udziałów w produkcji. Tu mamy produkcję jako wynik, to jest jakaś tam stała pochodna różnych czynników, między innymi technologii, i mamy dwa czynniki produkcji, kapitał i pracę. Do jakiejś tam, a to są udziały, na przykład jest 0,3, a tutaj na przykład będzie 0,7, 30%. Jak gdyby popatrzymy agregatowo, że 30% to jest kapitał stosowany w produkcji, a 70% to jest powiedzmy praca. I to, co zauważymy w tym podejściu do funkcji produkcji, to jest
zastosowanie, że ładnie tutaj działa zastosowanie matematyczne marginalizmu, dlatego że jak sobie wyliczymy pochodne, czyli właśnie jak gdyby na krańcu, na marginesie, to one nam się bardzo ładnie ułożą w finalny produkt. To znaczy, znowu, jak ktoś nie nadąża, to nie ma znaczenia. Jak sobie weźmiemy pochodną po kapitale i zużyty kapitał i dodamy do tego pochodną po pracy i zużytą pracę, to nam wyjdzie z powrotem produkt. To się mówi, to jest teoremat Eulera wyczerpywania produktu. Teoremat wyczerpywania produktu jest też obecny w ekonomii wolnego rynku u Rothbarda, tylko że on jest stosowany za pomocą cen pieniężnych, bo Rothbard mówi, każdy czynnik produkcji na rynku w równowadze dostaje swoją marginalną, swoją krańcową, krańcowy wkład w produkcję, krańcy marginal value product, czy marginal revenue product, zdyskontowany o stopę procentową, każdy dostaje w postaci wynagrodzenia. To, co zostało wniesione do produkcji, jest jednocześnie wynagrodzeniem. Produkcja jest jednocześnie dystrybucją. I tak samo to działa, analogicznie to działa w ujęciu neoklasycznym, gdzie jak mamy pochodną po kapitale, czy weźmiemy właśnie część kapitału, odsuniemy od produkcji, to stracilibyśmy ileś jednostek produktu. I dokładnie tyle wynosi wynagrodzenie tego kapitału. Tyle, znaczy jakiegoś dobra kapitałowego. Tak? Zastosowane dobro kapitałowe wnosi ileś do produkcji, nam to wychodzi z pochodnej. I jeżeli to wyciągniemy z produkcji, to stracimy tyle, ile wynosi to wynagrodzenie. Więc jest jednocześnie piękna teoria dystrybucji, która zresztą wywołała wielkie dyskusje i kontrowersje w drugiej połowie XX wieku z kolei. Między innymi takie debaty z Cambridge w głównym nurcie. Ale to wyczerpywanie produktu jednocześnie od razu nam pokazuje, jakie jest myślenie o kalkulowaniu w ramach funkcji produkcji. Bo nam na przykład wychodzi, że jak jednego piekarza zabierzemy jedną godzinę, jakkolwiek rozumianą tą jedną jednostkę, zabierzemy jednego piekarza z produkcji chleba, to wyprodukujemy na przykład 5 bochenków mniej. I te 5 bochenków to jest ta stracona produkcja, a jednocześnie te 5 bochenków to jest wynagrodzenie tego piekarza. Więc nam się to pięknie układa w równowagowy schemat. Do czego to będzie potrzebne, za chwilę powiem. Idąc dalej, wracając do wyzwania kalkulacyjnego w systemie, czyli tego poszukiwania najbardziej optymalnych rozwiązań. Hayek w swoim bardzo ważnym tekście Use of Knowledge in Society, adresując postulaty niektórych neoklasycznych ekonomistów, którzy twierdzili, że zamiast kalkulacji pieniężnej rynkowej możemy zastosować kalkulację w inny sposób, planistyczny zastosowaną, Hayek mówił tak. Jeśli mamy wszystkie niezbędne informacje, wszystkie relevantne informacje, wszystkie potrzebne informacje, co to w ogóle znaczy? Nie do końca wiadomo, ale okej. Mamy wszystkie jakieś tam informacje. Jeśli startujemy z danego systemu preferencji, czyli wychodzimy z założenia, że mamy ustalone preferencje konsumentów, czyli konsumenci, wiemy, że konsumenci na przykład chcą mieć tyle wyprodukowanych jednostek chleba, chcą mieć tyle jednostek wyprodukowanych spodni, chcą mieć tyle wyprodukowanych sukni, chcą mieć tyle wyprodukowanych koszulek, chcą mieć tyle samochodów, tyle komputerów, tyle lamp, tyle drzwi, tyle domów. Mamy to ustalone. Tak, czyli wychodzimy z danego systemu preferencji, który jest jakoś tam ustalony, hierarchii preferencji. Plus, jeśli mamy pełną wiedzę o wszystkich zasobach. Czyli co to by znaczyło, że mamy pełną wiedzę o wszystkich zasobach? On nam to trochę tutaj dalej wyjaśnia, bo mówi, że musimy znać marginalne stopy transformacji, czy marginalne stopy substytucji. Czyli wiedzieć, jak poszczególne zasoby wymieniają się na inne. W sensie rzeczywistego wpływu na produkcję. Czyli na przykład wiedzieć właśnie, że jak tego jednego piekarza zabierzemy z produkcji chleba, to jak zabierzemy jego godzinę pracy, to wyprodukujemy 5 bochenków chleba mniej. Że jak przesuniemy tego piekarza do alternatywnego miejsca, na przykład do wypiekania ciast, to wyprodukuje nam ta godzina 20 ciastek więcej. Albo wiemy, że jak zabierzemy tego piekarza i na jego miejsce dorzucimy jakiś lepszy piekarnik albo jakichś dwóch innych pracowników, to oni spowodują taką zmianę w produkcji. Więc to by znaczyło, że mamy te stopy substytucji wzajemne. I Hayek mówi, jeśli takie założenia przyjmiemy, to problem sam się rozwiązuje. A rozwiązuje się dlatego, że
To zostaje, on to mówi, że to jest kwestia tylko logiczna, wtedy można bardziej powiedzieć, że to jest kwestia jakaś matematyczna, czysto techniczna, która jest jakoś tam do rozwiązania. Jeśli. I potem cały tekst jest o tym, dlaczego jeśli jest nie, się nie sprawdza w rzeczywistości ten tekst Hayeka. Inny uczeń Boma Bawerka, and von Terrible, szkoły austriackiej, czyli Joseph Schumpeter, nawet takie mocniejsze sformułowanie, już się nawet tam nie mówił jeśli, tylko powiedział słynnie ipso facto. Jak konsumenci dokonują zakupów na rynku, to ipso facto wartościują czynniki produkcji. I jest to stwierdzenie zdecydowanie na wyrost oczywiście. Bo ono zakłada, że muszą istnieć obostrzenia, o których mówił Hayek, że trzeba wiedzieć jeszcze więcej rzeczy. Tak, bo jak się zastanowimy nad tezą Schumpetera, to Schumpeter poniekąd stwierdził, że kupując samochód na rynku, od razu wyceniamy pracę inżyniera, który wykonał silnik, oceniamy wartość felgi, oceniamy wartość ogumienia, oceniamy ten fragment plastiku, który jest wpasowany w wewnętrzne lusterko. Natomiast jak się nad tym zastanowimy, to nie. Jak kupujemy samochód, to wyceniamy tylko samochód. Nie ma automatycznie tego eulerowskiego rozbijania. Nie ma jednocześnie wyczerpywania produktu. Nie ma jednocześnie ustalenia, w jakim stopniu, w jakiej proporcji jest coś rozbite na coś. Ludzie mają problemy z ustaleniem, w jakim stopniu dziecko to tatuś, a w jakim mamusia. A co dopiero taka rzecz skomplikowana jak auto. Więc zdecydowanie to automatycznie nie następuje. Mises też w swoim cytacie w sumie się zgadza z tym, co powiedział Hayek. Ten cytat Hayeka trochę wzbudził kontrowersji. Pojawiają się niektórzy austriaccy ekonomiści, którzy go traktują tutaj jako oddającego za bardzo pole, że ach, ten Hayek znowu przyznaje, że socjalizm może działać bez własności prywatnej. A tymczasem on jak gdyby mówi, że jakie nierealistyczne założenia musiałyby wystąpić, żeby takie centralne kalkulowanie mogło zadziałać. Taki sam cytat, tylko troszeczkę inaczej napisany, jest w ludzkim działaniu. Taki dosyć niedoceniony cytat, w którym Mises mówi, że informacja dostępna przez technologię by wystarczyła do kalkulowania, tylko jeśli wszystkie czynniki produkcji materialne i ludzkie można by było wzajemnie idealnie substytuować w odniesieniu do konkretnych proporcji. Jedno do drugiego. Albo jeśli wszystkie byłyby absolutnie specyficzne. Jeśli wszystkie byłyby absolutnie specyficzne, to przed chwilą o tym przykładzie mówiłem. Jeżeli wszystkie procesy by były tak jak konkretne chemiczne procesy, w których proporcje są sztywno ustalone, że żeby coś wyprodukować, to trzeba użyć dokładnie 3 jednostki T, A, 5 jednostek B, 4 jednostki C i nie można zmieniać tych proporcji, tylko wszystko jest idealnie specyficzne, no to wtedy faktycznie no nie mamy za bardzo wyjścia, tak? Nie ma alternatyw, bo jest tylko jedna możliwa droga wyprodukowania czegoś. Ale tak się nie dzieje, bo są różne drogi, to o czym mówiliśmy, że jest pewna wymienność, można trochę odpuścić jednego, dorzucić więcej drugiego, albo coś przeorganizować i można dojść trochę inną drogą do tego samego celu. Więc to nam jak gdyby odpada. Natomiast i mamy sytuację, w której jest częściowa substytucyjność. I teraz czy z tej częściowej substytucyjności dałoby się coś wycisnąć z takich informacji? No Mises mówi, że to by wystarczyło do kalkulowania, gdybyśmy mieli ustalone takie wzajemne proporcje jednego do drugiego. Jedno na drugie, wymiana jednego do czegoś innego. Jak hipotetycznie by wyglądał taki model imputacyjny przy wolnym rynku konsumpcji? Bo jednym z też nierealistycznych założeń w tych dywagacjach dotyczących centralnego planowania to jest takie założenie, załóżmy, że mamy wolny rynek konsumpcji, czyli że konsumenci są wolni w decydowaniu o tym, co chcą kupować. To jest oczywiście fikcja w systemie centralnego właścicielstwa i centralnego planowania, bo jeżeli mamy centralnego właściciela wszystkich czynników produkcji, to centralny właściciel zatrudnia wszystkie czynniki produkcji, czyli sam decyduje o tym, nawet jeśli to jest kolektywne ciało, sam decyduje o tym, kto ile zarabia, jakie są dochody. Więc twierdzenie, że to jest wolny rynek konsumpcji, to jest oczywiście fikcja. Nie ma czegoś takiego jak wolny rynek konsumpcji przy socjalizmie. Jest pseudo-wolny rynek konsumpcji, w sensie partia może rozdysponować pseudo-pieniądze albo jakieś kupony, jakieś kartki. I wtedy, no jak gdyby powiedzieć, no teraz
wysyłajcie sygnał i handlujcie między sobą, ustalajcie ceny. No ale to jest oczywiście pochodna pewnego też dyktatorskiego planu. Ale załóżmy, że sobie ustalamy taki wolny rynek konsumpcji i to nam ustala na przykład hierarchię. Ustala nam, w jakim stopniu dobro A wymienia się na dobro B w sensie finalnego, subiektywnego wartościowania przez konsumentów. Czyli na przykład powiedzmy, że jeden chleb wymienia się na rynku na 5 bułek. Co więcej, takie wzajemne proporcje, one mogą być zmienne, czyli możemy mieć na przykład no, zgodnie z prawem malejącej użyteczności krańcowej albo zgodnie z subiektywizmem preferencji, może być tak, że jeden chleb wymienia się na 5 bułek tylko w sytuacji, w której na rynku jest 1000 bochenków chleba i 15 tysięcy bułek. Jak tak proporcja się trochę zmieni całej puli, która jest, to ten stosunek może się zmienić na przykład jeden chleb na 3 bułki. Tak? Więc to nie jest tylko, to nie musi być cena ustalona na zawsze, tylko ona się może wahać w zależności od tego, jakie są inne parametry. I mamy ustalone takie ceny cienie trochę. Tak? Takie, chociaż to jeszcze nie są powiedzmy ceny cienie, ale mamy de facto jakieś ceny ustalone. Jednego na drugie. Jedno wymienia się na drugie. Teraz jak wybrać najefektywniejsze metody produkcji przy takim centralnym planowaniu, załóżmy, jeśli wszystkie zasoby są posiadane przez centralnego planistę? Wracając do tych założeń Hayeka i o tym, o czym mówił Mises, czyli jeśli mamy to, jeśli mamy to, jeśli mamy to, jeśli mamy to, czyli jeśli mamy dostępne te konkretne wszystkie informacje, mamy funkcję produkcji i z funkcji produkcji jesteśmy w stanie na przykład wskazać, że jak zabierzemy jednego piekarza z jakiejś tam naszej tej funkcji Coba Douglasa albo nie Coba Douglasa, zabierzemy sobie jednego piekarza i to spowoduje, że wyprodukujemy, załóżmy, jeden chleb mniej, ale przesuniemy go, zatrudnimy go do produkcji bułek i on na przykład nam wyprodukuje 7 bułek, jak go wciśniemy już w jakiś istniejący w innym miejscu proces produkcyjny i widzimy, że jak on tam będzie zatrudniony, to nam dorobi 7 bułek, no to wychodzi na to, że dokonaliśmy jakiejś decyzji optymalizacyjnej. Dlatego, że straciliśmy jeden chleb, który na rynku ma wartość 1 bułkę i na miejsce tego czegoś, co ma wartość 5 bułek, wyprodukowaliśmy 7 bułek. Więc podjęliśmy decyzję krańcową na marginesie, w zależności od krańcowej produktywności czynnika produkcji w jednym miejscu i w drugim miejscu, podjęliśmy decyzję optymalizacyjną, wykalkulowaliśmy, że to jest decyzja opłacalna, że to się opłaca, że można zamienić piekarza w tym miejscu, przesuwając go na piekarza w drugim miejscu i robimy to bez użycia kalkulacji pieniężnej, bez użycia rynku. Ale znowu, wszystko przy założeniu, że mamy funkcję produkcji, które są kompletne, pełne, znane, plus jeszcze pewna rzecz, która wymaga poważnej rozwagi, której nie rozważali wcześniejsi Austriacy, mianowicie czy komputacja tych alternatywnych zastosowań nie jest przypadkiem zbyt energochłonna. No, może się okazać, że poziom skomplikowania jest tak daleko posunięty, że taka kalkulacja nawet przy znajomości funkcji produkcji wszystkich potencjalnych nie może być przeprowadzona, bo jest po prostu trwałaby na przykład zbyt długo albo by kosztowała zbyt wiele zasobów, bo to też jest czynność, która nie następuje od razu, to zapewne wiedzą wszyscy górnicy Bitcoina. No i w ten sposób jak gdyby działałby hipotetyczny model imputacyjny przy wolnym rynku konsumpcji, spełniony jest subiektywizm ekonomiczny, to Oskar Lange, którego fragment tekstu tak jest na zaraz na konkretne seminarium, na to zwraca uwagę, chociaż jego model był troszeczkę inny jeszcze, ale w innych opracowaniu o superkomputerze na przykład, no jak gdyby na to zwraca uwagę, że tu mamy neoklasycyzm, mamy subiektywną teorię, mamy imputację od cen do kosztów. O co wam chodzi? Przecież my robimy to, co robi rynek, tylko lepiej. Jaka jest w ogóle esencja wyzwania alokacyjnego? Tak jak możemy sobie zapisać 4 ważne elementy. Pierwsza sprawa to wielorakość zasobów i ich zastosowań
Czyli fakt, że mamy skomplikowanie, pewne znaczące skomplikowanie procesów produkcji. Procesy produkcji nie są proste, płaskie. No, nie da się ich, że tak powiem, planować na oko. Tak? Jak się jest na bezludnej wyspie, czy mieszka się w kilka osób, czy kilkanaście, wiele rzeczy można tak aproksymacje takie na oko robić. I się tak robi, bo nie ma wyjścia. Natomiast jak popatrzymy na daleko posunięty podział pracy w ramach międzynarodowego układu ekonomicznego, no to skomplikowanie osiąga naprawdę bardzo wysokie poziomy. Druga rzecz jest płynna, niekompletna heterogeniczność zasobów, częściowa specyficzność. Wiemy, że nie ma pełnej specyficzności, to o tym już sobie powiedzieliśmy już dwa razy, ale jednocześnie nie ma pełnej niespecyficzności, homogeniczności, to o tym też już pewnie nieraz słyszeliście, że jest jakaś płynna, niekompletna heterogeniczność. Ona jest niekompletna, bo jakby była kompletna i pełna, to byśmy mieli pełną specyficzność, więc nie byłoby wyboru. A jednocześnie po drugiej stronie tego spektrum nie mamy pełnej homogeniczności, czyli takiej sytuacji, w której wszystkie zasoby dałoby się sprowadzić do wspólnego mianownika od razu, na przykład jednostką wagową albo jednostką objętości, jakkolwiek postrzeganą, to też nie miałoby znaczenia, bo jedna i druga byłaby tak naprawdę dobra. Jeśli byśmy sobie wyobrazili, że wszystkie procesy produkcji, ale wszystkie, produkowano by z wody i mielibyśmy tylko wodę, no to kalkulowalibyśmy w litrach wody. Patrzylibyśmy, że 10 litrów wlane tutaj produkuje tyle bułek, a 10 litrów wlane tutaj powoduje tyle chlebów, tyle bochenków. No i teraz które wybrać? No patrzymy na te finalnie, tam było jeden chleb na 5 bułek. No to jak te 10 litrów produkowało na przykład 6 bułek albo jeden chleb, no to lepiej wrzucić te litry w produkcję bułek, jeśli mamy ten stosunek ustalony subiektywnie 1 do 5. I to oczywiście byłoby możliwe, znowu jakby podkreślam, jakby była pełna homogeniczność, ale pełnej homogeniczności nie ma. Wielkości zasobów nie mierzy się w litrach ani w kilogramach, chociaż czasami w dywagacjach modelowych upraszczających mamy do czynienia na przykład z homogenicznym kapitałem, który się mierzy jakąś naturalną jednostką K na przykład. Coś, co oczywiście nigdy nie ma miejsca, bo kapitał jest heterogeniczny, ale nie tylko kapitał. Zasoby naturalne są heterogeniczne. Jedna jednostka ziemi to nie jest to samo, co druga jednostka ziemi. Położenie gra rolę, charakter gleby gra rolę, to co można tam postawić, to co można tam zasadzić, to jaki jest klimat. Rolę grają też oczywiście różnice między pracownikami, tym bardziej. Trzecia sprawa, pojawia się konieczność sprowadzenia do wspólnej jednostki rozliczeniowej. Czyli jak zastosować tą wspólną jednostkę rozliczeniową? W wydumanym świecie Schumpetera i tych założeniach absurdalnych Hayeka bądź Misesa, które oni oczywiście przesądzali, że to powoduje, że nie da się centralnie planistycznie zaplanować, nie da się centralnie zaplanować gospodarki, ale w tych utopijnych wydumkach, no to sprowadzanie do jednostki odbywa się przez te ceny cienie, jak gdyby, czyli mamy funkcję produkcji, mamy finalne efekty, wiemy jak się wymieniają finalne dobra, bo zakładamy utopijnie wolny rynek konsumpcji. No i teraz co wybierać? Kalkulujemy w naturalnej produkcji, patrzymy, że ten zasób nam tyle krańcowo produkuje w tym miejscu, a tyle tutaj i na co go można wymienić na przykład, albo gdzie go można przesunąć. Da się kalkulować? Da się. W tym świecie. Ale do tego dochodzi czwarty aspekt, który jest absolutnie pomijany, szczególnie w tym podejściu utopijnym. Mianowicie wszystko jest przy niepewnych rezultatach i niepewnych parametrach. Czyli zmienność świata i ta immanentna niepewność, ta klasyczna najtowska niepewność powoduje, że no my takiego narzędzia dostępnego nie mamy. Można zadać pytanie w ogóle, co my właściwie kalkulujemy? Co to znaczy kalkulować? Bo w scenariuszu planistycznym kalkulujemy finalnie największą pożądaną produkcję i mamy to odzwierciedlone w równaniach, we wzorach, które mamy napisane na papierze. I to jest bezpośrednio produkt użyteczności konsumentów. To stąd ten zachwyt scjentystyczny nad rozwojem marginalizmu w kolejnych pokoleniach po Mengerze, po Jevonsie i Valera. I jednocześnie w kolejnym pokoleniu
kontynuującym myśl Mengera, ogromny sceptycyzm, bo to, co papier łyknie i co można na papierze napisać, to jedno, natomiast co rzeczywiście można wprowadzić, to drugie. W scenariuszu realnego rynku stosujemy jakąś niedoskonałą i jedyną dostępną alternatywę estymacji. Jak ten stół zakupujemy do restauracji, którą otwieramy, to próbujemy sobie kalkulować, ok, to jest coś, czego my nie powinniśmy robić, zdajemy się na to, że ktoś szacuje, czy ogół rynku szacuje, że są inni, którzy robią to lepiej, szybciej, w większej ilości i taniej, zużywają mniej zasobów. Że te zasoby, które ja bym zużył na zakupienie, na rozpoczęcie produkcji stolików w mojej restauracji, te zasoby mogą iść gdzie indziej. I w efekcie, no w ogóle skąd wiemy, że to jest niedoskonała metoda? Bo wiemy, że to jest niedoskonała metoda, bo są zyski i straty. Każdy zysk i każda strata, te ponadnormalne, tak, czyli nie tam jakieś standardowa stopa zwrotu, to jest wynagrodzenie za oszczędzanie kapitału, ale są firmy, które zarabiają dużo więcej niż taką standardową stopę zwrotu. To znaczy, że odnaleźli czynniki produkcji, którym zapłacili stawkę wyższą niż konkurencja, ale takie, z których udało się stworzyć dodatkową wartość i przez to osiągnąć zyski. Z drugiej strony są firmy, które ponoszą straty. Co to oznacza? To znaczy, że ktoś przepłacił, że zapłacił za dużo czynnikom produkcji w stosunku do tego, co one wygenerowały w tych procesach, które doprowadziły do straty. To znaczy, że za dużo zapłacono w postaci wynagrodzeń. Stąd wiemy, że tak długo jak są zyski i straty, tak długo mamy do czynienia z niedoskonałym systemem, który ma jakieś mechanizmy korygujące, korekcyjne. Natomiast wiemy, że on jest niedoskonały. No jak zestawiamy realistyczny, działający projekt niedoskonały na papierze z utopijnym projektem papierowym, to pomijając sprawę tego, że ten jeden jest niewykonalny, może wyjść tak, że to na papierze wygląda ciekawiej i zdecydowanie atrakcyjniej. Ale tu kalkulacja, ona odzwierciedla właśnie takie finalne, materialistyczne myślenie, które omija ten proces odnoszenia się do cen pieniężnych. Jak to jest z samym kalkulowaniem w ogóle, idąc dalej tym tropem, jeśli chodzi o informowanie przedsiębiorców? Podprogową informacją w tym estymowaniu jest przedsiębiorczy osąd wyrażany w otoczeniu podziału własności. Czyli w momencie, kiedy my korzystamy, wracając do przykładu, który lubię, w kółko się nim posługuję, ale trudno, wykonywania stolików dla własnej restauracji bądź zakupywania ich na zewnątrz, my mamy za tym idącą jakąś realną informację. Jestem informowany, to są oferty cenowe, nie finalne jeszcze, ale jestem informowany, że percepcja przedsiębiorcza jest taka, że ktoś jest lepszy w przedsiębiorczym produkowaniu stolików ode mnie. W związku z tym prawdopodobnie opłaca mi się odpuścić i nie produkować tych stolików samemu. Prawdopodobnie, bo na rynku wszystko działa tak, że kontestacja jest nieustannie możliwa. Każda firma, która osiąga zyski tak naprawdę ponadnormalne, się założyła z rynkiem, że zrobi coś lepiej niż rynek postrzega, że ta osoba to zrobi. Natomiast no i dotyczy to zawsze jakiegoś tam wycinku działalności, a cała reszta, zdecydowana większość, wysyła sygnał, nie, to jest proces produkcyjny, w którym ci za bardzo nie wyjdzie. I o czym warto pamiętać, to że jednostka rozliczeniowa jest w tym wypadku nośnikiem pewnej informacji, a nie samym źródłem pożytecznej informacji gospodarczej. O co mi tutaj chodzi? Czasami w popularnych, prostszych opracowaniach dotyczących problemu kalkulacji, pisanych przez austriackich ekonomistów, możemy przeczytać o kalkulacji tak, jakby chodziło o samą jednostkę rozliczeniową. Stawiamy kolej, czy ta kolej ma jechać po górce, tunel w górce zrobić, czy objechać górkę, to musimy sobie to wyrachować jakoś. No i jak tu rachować, jak nie ma cen, nie? A tak jest własność, oni tam coś tam handlują ze sobą, wymieniają się, jak się wymieniają, ustalają stosunki wymiany dają mi jednostki, o świetnie, $100, $1000, świetnie, liczę sobie w dolarach, wreszcie mam jednostkę, a bez jednostki ani rusz. Jednostkę można zawsze wymyślić. Chodzi o to, co ta jednostka za sobą niesie i co za sobą reprezentuje. Jaką informację faktyczną nam wysyła jako przedsiębiorcom. Jak leżymy sobie, możemy mieć jednostki nawet w jednoosobowej gospodarce. Leżymy sobie w łóżku i się zastanawiamy. Leżąc w łóżku, to będzie dla mnie 10 jednostek, które sam wyprodukuję na drukarce.
A żeby wstać, to mnie to będzie kosztować 5 jednostek, wyciągnięcie kanapki z lodówki to będzie 6 jednostek, ale zjedzenie kanapki to będzie 21 jednostek. Opłaca mi się czy nie? No wykalkulujmy. Opłaca mi się, to zjem. Albo nie, dam cenę trochę niższą. On nie opłaca mi się, to jednak powinienem leżeć. Ta jednostka też jest rachowaniem, tylko pytanie, jaką ona niesie ze sobą informację? Ona niesie ze sobą informację o mojej woli tylko i wyłącznie. Jakąś niesie. To nie jest tak, że zerową, ale coś tam mi mówi. Natomiast w systemie właśnie własności prywatnej, takiej, w której mamy podział na czynniki produkcji, które są posiadane nie przez wszystkich naraz, jednostka rozliczeniowa wysyła nam informacje o przedsiębiorczych umiejętnościach innych ludzi, którzy są postrzegani jako lepsi w robieniu pewnych rzeczy od nas i w kalkulowaniu, wykorzystywaniu ich produktywnie na lepsze sposoby. To jest między innymi jeden z powodów, dla których na przykład centralny układ cen, który jest ustalony przez planistę, może z pozoru wyglądać podobnie do procesu rynkowego, ale on reprezentuje wolę kogoś innego i w ramach zupełnie innego otoczenia instytucjonalnego. W sumie na koniec jeszcze została mi taka rzecz, o której można by było trochę mówić, więc a nie chcę za bardzo zabierać czasu jeszcze na pytania, żeby zostało trochę. Mianowicie o tym, jak można postrzegać system cenowy, więc tak troszeczkę to na 1.25 albo 1.5 powiem, może nawet nie tyle samą szybkością, ile treścią. Mianowicie ceny można postrzegać w sumie na dwa sposoby. Nazwałem to tunelami cenowymi bądź kaleidycznym systemem cen. I teoretycznie ceny można sobie wyobrazić jako samokorygujące się estymatory na drodze do równowagi. I wtedy źródło generowania tych estymatorów i punkt startowy nie mają specjalnego znaczenia. Czyli jeżeli podmioty rynkowe traktuje się jako pasywnie reagujące na zmiany cenowe, tak jak w niektórych propozycjach dotyczących stworzenia socjalizmu, no to wtedy faktycznie od jakiego poziomu cen zaczniemy, to nie ma znaczenia, bo to będzie działać trochę jak taki szeroki tunel cenowy. Najpierw mamy pewien tunel, duże interwały, duże spektrum i coraz bardziej ten tunel zawężamy, idziemy do punktu, który nas interesuje. Jak tak sobie wymodelujemy sytuację, takie, że ceny są determinantami reagującymi na pewne obiektywne parametry, to w sumie faktycznie w modelu nam może wyjść, że taką przedsiębiorczość da się zastąpić. Natomiast w praktyce ceny tak nie wyglądają. To nie jest tak, że ludzie pasywnie jak muchy na światło, czy tam komary na światło reagują, tylko generują te ceny twórczo, nieustannie na nowo i w efekcie ten proces trochę wygląda tak kaleidycznie, nawiązując do Ludwika Lachmana, bo one są ciągle generowane na nowo i są tak ciągle generowane, w sumie ta analogia z kalejdoskopem nie jest do końca dobra, bo da się zrozumieć przecież mechanikę kalejdoskopu, prawda? Jak się przekłada, to wiemy, co się przesunęło pod wpływem czego z jednego miejsca na drugie. Natomiast chodzi o taką wizualne podejście, tak, że nagle nam się coś generuje takiego niezrozumiałego. Skąd to się nagle wzięło? Nie powiązane z tym, co było przed chwilą. I trochę tak samo jest z cenami. To wynika z faktu, że ten przedsiębiorczy osąd gra nieustanną rolę właśnie w nowych realiach, w których generowane cały czas jest nowa sytuacja w otoczeniu niepewności i to wymaga twórczego ekonomizowania rzeczywistości i umiejętność ekonomizowania takiego przedsiębiorczego to jest coś, czego właśnie z definicji w porządku centralnego planisty nie da się zastąpić. Tak? Można próbować zastępować inne funkcje, ale ta jedna wynikająca z ekonomizowania przedsiębiorczych umiejętności jej się nie da po prostu zastąpić, bo pozbawiamy przedsiębiorców wszystkich środków, bo projekt socjalistyczny opiera się na nacjonalizacji wszystkich zasobów. A ta przedsiębiorcza umiejętność jest kluczowa, bo my nie posiadamy wszystkich funkcji produkcji, tak jakby nam się to wyśniło w walrasowskim ujęciu. Nie posiadamy tych wszystkich wymienności, tylko one są nieustannie odkrywane za pomocą niedoskonałego systemu estymującego. Konkludując, kalkulacja ekonomiczna w cenach rynkowych, w pieniężnych cenach rynkowych, to nic innego jak ekonomizacja przedsiębiorczych umiejętności w społeczeństwie.
tutaj skończę i zapraszam do pytań, komentarzy. Zarówno ten framework misesowski, jak i hajekowski wychodziły z trochę z takiego paradygmatu, że gdyby był demon Laplace'a, który znałby te wszystkie czynniki wpływające na jednostkowe wartościowanie, to możliwa by była kalkulacja. Natomiast to nie proponując nic, żeby już nadmiernie się nie rozwodzić, no to widziałbym jakieś sposoby ujmowania tego, w których nawet gdyby ten demon Laplace'a by był, no to jeśli ujmiemy w inny... Mówiąc krótko, aplikują się tu takie same problemy jak do determinizmu w ontologii per se szerzej, więc... I zasada Heisenberga też. No na przykład fizyka kwantowa, ale też no wszystko inne. No przykładowo, no bo to tak zakłada trochę, że jednostka jest black boxem, w który wpada określone, jakby wpadają czynniki determinujące jej wartościowanie, a wystarczy jakkolwiek mniej deterministyczną wizję psychologii ludzkiej przykładowo przyjąć i już to się to trochę wszystko wali, więc czy są jakieś inne to paradygmaty wewnątrz szkoły austriackiej czy ekonomii szerzej? To by mnie ciekawiło. Ale pytanie jeszcze raz poproszę. Inne paradygmaty? Mówiąc krótko, tak łopatologicznie to tłumacząc, czy są ujęcia, w których nawet gdybyśmy, że kalkulacja byłaby niemożliwa, nawet gdybyśmy znali te wszystkie informacje, mówiąc krótko? Tak, dlatego jest taki Lukas Engelhardt, o tym pisał jeden tekst i drugi chyba pisze, a może już napisał z Polem Swickiem. Mianowicie oni twierdzą, że nawet jakbyśmy mieli te wszystkie dostępne informacje, to kalkulacja byłaby zbyt kosztowna energetycznie. Jak wyliczają, że energia, która by była, musiałaby zostać zużyta do tych kalkulacji, osiąga jakieś absurdalne astronomiczne wielkości i nawet użycie komputerów kwantowych tego problemu nie rozwiązuje. Jak to jest z aktualnie fetyszyzacją produkcji tak naprawdę? Bo tutaj mówiliśmy o tym, że jeżeli chodzi o wartość marginalną, no to będzie ta wartość określająca marże, że tak powiem, czy ceny, które są na rynku. A często jest tak, że ludzie na przykład potrafią dopłacić za to, że coś jest produkowane w inny sposób, przykładowo ekologicznie. Czy w takim razie to nie zaprzecza temu, że zawsze powinniśmy jak najbardziej ucinać te koszty, jak to było powiedzmy przy tym odpuszczeniu tej produkcji mebli do swojego lokalu? Rozumiem. No to jest taki przykład, gdzie subiektywizm ekonomiczny powoduje, że dobra różnią się między sobą czymś więcej niż tylko pewnymi prostymi materialnymi cechami. Inna sprawa jest taka, że wszystkie materialne dobra między sobą się różnią. Nie ma rzeczy homogenicznych. Każde dwa atomy, nie ma identycznych atomów tak naprawdę. Każdy z nich jest czymś innym, nie? Więc to, że nazywamy coś, że jest w jakiejś grupie, to jest kwestia umowna w fizyce, ale w ekonomii też. Więc oczywiście są takie przypadki, w których my różnicujemy dobra, woda święcona i woda do picia na przykład, albo woda święcona z konkretnego miasta, to jest coś zupełnie innego niż H2O z innego miejsca na Ziemi. I my takie różnice wprowadzamy, ale wtedy de gustibus non est disputandum, więc my traktujemy wtedy te dobra jako inne, że to nie są te same dobra wtedy, nie? I w zgodzie z subiektywizmem ekonomicznym mówimy, że to już nie jest to samo dobro. Tyle? Myślałem, że ciekawszy temat. No to. Dziękuję.